Trzebini po raz trzeci w tym półroczu zapadła się ziemia. Wtorkowe zapadlisko ściągnęło uwagę mediów ogólnopolskich, ponieważ powstały lej osiągnął 8 metrów średnicy i ponad 5 metrów głębokości, a jego powstaniu towarzyszyło pochłonięcie kilkunastu drzewek, kawałka basenu oraz huśtawki. Za powstałe szkody odpowiada górnicza przeszłość Sierszy, a więc dzisiejszej dzielnicy Trzebini, gdzie do roku 1990 funkcjonowała kopalnia węgla kamiennego i po wyłączeniu pompowni w okolicy zaczął wzrastać poziom wód gruntowych, co doprowadziło do zalania wyrobisk i tym samym wypłukiwania ziemi, co w konsekwencji doprowadziło do powstania pustek. Zatapianie wałbrzyskich kopalni miało zająć 40 lat, a okazało się, że wystarczyło tylko 7. Nie wiem, ile czasu zajmie to Sierszy, ale z uwagi na duże zintensyfikowanie powstawania głębokich zapadlisk, wiele wskazuje na to, że zabawa dopiero się zaczyna. Zabawa, która prawdopodobnie pociągnie za sobą również wypychanie przez unoszącą się wodę na powierzchnię dwutlenku węgla. A więc jeżeli wybieracie się do piwnicy po kartofle, no to musicie uważać. W Wałbrzychu do tej pory trzeba uważać.